co potrzebujemy. Potrzebujemy obejmę i jakiś marker. Ja to sobie robię tak, że zakładam sobie obejmę. Patrzę. Mamy zaznaczone poziomo po otworach i teraz sobie patrzę, żeby mieć to na środku. Troszkę obrócę, żeby było w pionie. Żeby było na środku. Jak to się mówi na oko. A po naszemu, jak to mówią, Augenmaß. Po śląsku. Jestem ciekawy, jak wyjdzie tłumaczenie słowa Augenmaß. No, dobra. I oto tym sposobem, nawet jak sobie to przekrzywimy, bo mamy ręcznie skręcone, mamy kropę i mogę iść po kołek SDS-a, zawiercimy sobie to i praktycznie będę miał pierwszy temat zamknięty, to też czekało swoje lata, prawdopodobnie od 2017 roku, może 18. 17 czyściliśmy, więc to musiało być prędzej zrobione. Święty czas to skończyć. Mam przygotowane kołki i kilka rodzajów szpilek. Jak widać, od najkrótszej do najdłuższej. Jak to robię w praktyce, bo możecie zobaczyć zaraz, o co chodzi. Na przykład tutaj te wszystkie rurki są robione w podobny sposób, że zawsze zostawiam sobie miejsce. O co chodzi? Mogę wsadzić rękę za to. Cokolwiek będę chciał zrobić, będzie w przyszłości łatwiej. Tak samo jak te zbiorniki mam zrobione, że one są troszeczkę od ściany. Tak, brudne ręce, bo pracujemy w piwnicy. I teraz tak. Czy ten kołek się nadaje? Czy ta śruba? Na pewno nie. Lecimy coś, czymś dłuższym. To się też nie nadaje. Czy to się nadaje? Już się nadaje, bo mamy troszeczkę więcej materiału. Czyli wiemy, że zaczynamy od tego. Będziemy mieli wkręcone w ścianę troszeczkę i będzie ok. Teraz dobór kołka. Wziąłem kilka rodzajów, co mam. Powiedzmy, to jest najbardziej einfachowy, najbardziej tani, który się nadaje do lekkiego montażu. To będzie tutaj przy samym końcu, gdzie się będzie szarpać, więc jest wskazane, żeby to trzymało. Więc ten odpada. Ten już jest troszeczkę lepszy i myślę nad tym. A ten już by był, na przykład jak tutaj mam na przykład ta rurka idzie przez długi odcinek i nigdzie więcej nie jest podparte, to używam właśnie tych lepszych kołków. A w tym przypadku sobie wykorzystam ten i do tego potrzebuję sobie 10 wiertełko. Więc wiemy drogą selekcji, jaki będziemy mieli kołek i jaką będziemy mieli szpilkę. I teraz tak. To mamy mniej więcej jak ustawione, jak ma być. I żeby się upewnić, czy jest ok, będzie ok, bo kołek mamy dalej niż rurkę, co pozwoli wkręcić kołek, myślę, że na taką odległość, może na taką. Więc na pewno nam nie braknie, że wkręcimy i, jak to się mówi, braknie nam kołka. Taki lifehack. Nieraz się popełniło jakiś błąd, jak się robiło na szybkości, a po co robić sobie robotę i tracić materiał. Wziąłem sobie wiertło, 10. Mam nadzieję, że będzie widać. Jest zmęczone troszeczkę to wiertło, bo już tutaj idzie do stożka lekko, ale jeszcze widia daje rady. Tu mamy napisane F10. Mam nadzieję, że widać. Możemy sobie to sprawdzić. I się mniej więcej pokrywa. 10 mm, bo następne jest 12. Co potrzebujemy? Wiertło SDS. Wiertarkę SDS. Zawsze warto sobie nasmarować. Jak widać, u mnie tutaj cały uchwyt jest nasmarowany, bo powinno się wiertło smarować, tutaj wszystko. A ja sobie po prostu do środka uchwytu nawaliłem tawotu i później
To się samo rozprowadziło, więc powinno być git. Potrzebujemy prądzio. Gniazdko jest. No, i sytuacja losowa. Zapomniałem, że jest włączona. Załączony sprzęt. Błąd w sztuce, dlatego mówię, że to nie jest instruktaż, bo tutaj wychodzi nieraz jakieś coś, co nie powinno. No ale dlatego nie powinno się mieć sprzętów od razu gdzieś tam przygotowanych w dziwnym miejscu, że one są, mogą spowodować szkodę. Powinno się zawsze trzymać sprzęt w trakcie wsadzania do prądu. Dobra. Teraz tak, to sobie wykręcimy, bo mamy wszystko już określone, gdzie co będzie. Ja sobie to postoję zaś tutaj. I tak, tu jest nasz otwór. Widzę, że to jest dość fioletowa cegła, więc będzie na pewno twardo. Warto kawałeczek zawiercić i zostawić. Sprawdzić, czy nie uciekło. Prawdopodobnie przyspieszę film i wyłączę dźwięk, bo będzie głośno i długo to trwało. Jak widać, wierciłem dużo głębiej niż jest kołek, bo poziome wiercenie ma to do siebie, że zawsze tam syf zostaje. Zawsze próbowałem wyciągnąć cały syf, ale to się nie zawsze tak udaje, jakby się chciało. Dlatego wolę sobie zawiercić głębiej. Powinno się wydmuchać otwór przed wsadzeniem kołka. Nie robię tego. Jest to nieprofesjonalne, ale powinno się wydmuchać. Ja sobie wolę wywiercić głębiej. I teraz tak. Mamy uchwyt. Mamy szpilkę. Można używać klucza, żeby tutaj przez to kręcić. Ja mam taką metodę, że po prostu sobie wkręcam za uchwyt. Też to jest nieprofesjonalnie, ale praktyka uczy coś innego. I zostawiam sobie tak, wkręcam, że jest 45 stopni i sobie lekko odkręcam, tak żeby mogło to pracować. No i teraz czas na przymiarkę. Czyli sobie skręcamy. I teraz prawdopodobnie wiecie, czemu lubię mieć dużo śrubunków. Zawsze to ułatwia pracę późniejszą. Jak to wygląda? Załóżmy sobie. I widać, że nie jest w pionie. Muszę to bardziej jeszcze wkręcić. Czyli sobie jeszcze bardziej wkręcimy. Troszeczkę więcej niż powinniśmy. Założymy sobie obejmkę. Jak to wygląda? Tutaj troszeczkę to ta guma uciekła. Jak to wygląda? Jeszcze potrzebujemy. Jeszcze sobie kawałek damy do środka. Tyle jeszcze idzie. Jeszcze kawałek, żeby nie ciłz. I teraz jak to będzie wyglądało? Wygląda dość spoko. Na upartego mamy tu gdzieś poziomnicę. Nawet bym powiedział, że mamy do oka. Tylko że tutaj nam się to nie trzyma. Muszę sobie wsadzić drugą śrubkę. To skręcić już powiedzmy na gotowo. Sobie pożyczymy śrubkę z tej obejmki, bo jak zawsze musiało polecieć. Okej, mamy śrubkę.
Wracamy. Guma może być tak. Drugie skręcamy. Ktoś powie 3/8, a to jest 1/2. Daje radę, jak widać. Teraz poziomnica. Jak poziomnica mówi, troszeczkę nawet na zewnątrz, ale to nam tutaj tańczy. To sobie możemy dociągnąć teraz w paluchach. To nam wystarczy, bo to będzie i tak otwarte bezciśnieniowo. I mamy tak w miarę w oku. I bym powiedział, że jest git. To trzyma się dość mocno. Tu jeszcze by się teoretycznie szyna obejma przydała, ale tak jak mówię, tu trafimy na przykład w fugę, co i tak nic nie będzie trzymać. Tu chyba nawet kiedyś próbowałem coś robić, a widać, że cegła odpada. I co? Teoretycznie jest wszystko gotowe. Mamy rurkę. I jak widać można... Nie wiem, czy było widać. Możemy wsadzić i się trzyma. I teoretycznie tutaj... No... Jest za krótki wąż. Lepiej, żeby troszeczkę miał rezerwy. Więc mam drugi. Służy wam do czegoś innego. Więc ten na razie zostaje. Tego możemy podłączyć. Tak, tu jest elektronarzędzie pod wodą, ale tutaj jest wyłączone. I teoretycznie mamy, jak się podłączyć. I wąż ma luz. Na razie sobie rozłączymy. I zostawimy sobie gdzieś to tutaj, tak. Z tyłu. Nie będzie nam przeszkadzać, a będzie zawsze gotowe. Więc ten etap mamy zamknięty. Pozostaje teraz załatanie tej dziury. Wrzucę zdjęcie, jak to wygląda. Więc czeka nas kolejna robota. Taka trochę niewdzięczna, ale damy radę.